Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Opowiem dzisiaj kilka słów o książce, którą już tutaj rekomendowałem i która została wydana dość dawno temu, ale w mojej ocenie jest na tyle wartościowa i ważna, że trzeba ją wznowić, trzeba było ją wznowić i pokazać raz jeszcze. I ja ją wznowiłem i niniejszym pokazuję. Proszę Państwa, autorem jest ekscelencja biskup Jan Kopiec z Gliwic, dzisiaj, a wcześniej z Opola. I książka nazywa się Między Altranstadtem a Połtawą. Stolica apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709. Proszę Państwa, okładkę robił Rafał Czerniak. Jest to okładka znakomita, bo ona mówi wiele o treści tej książki. Mamy, proszę Państwa, rajtarskie buty szwedzkie w śniegu z przodu na pierwszej stronie okładki, a na czwartej stronie okładki strąconą w ten śnieg koronę Królestwa Polskiego. O co chodzi? Proszę Państwa, układ altranstadtski to jest ten układ, który pozbawił tronu Augusta II, Sasa. Augusta zwanego mocnym, który był tylko mocny w ręku i w gębie, natomiast politycznie mocny wcale nie był. I stał się ofiarą przepychanek politycznych tak naprawdę francusko-niderlandzko-brytyjskich. Dlatego, że musimy sobie powiedzieć jasno, że Szwedów w Europie Środkowej przysłała Francja, natomiast Moskwa jako twór polityczny była kreaturą banków Amsterdamu i Londynu. Wojna, o której biskup Jan Kopiec nam tu opowiada, oraz rozterki i dylematy, jakie w związku z tą wojną przeżywał Watykan, nazywana jest wojną północną i toczyła się na terenach Rzeczpospolitej, rujnując tę Rzeczpospolitą całkowicie, pozbawiając ją szans politycznych na przyszłość, co w konsekwencji doprowadziło do rozbiorów. Okres ten, czyli początek XVIII wieku, jest przez historiografię polską traktowany po macoszemu. Dlatego każda książka dotycząca tego okresu znajdzie we mnie wdzięcznego obrońcę. I kiedy dowiedziałem się, że ekscelencja biskup Jan Kopiec jest autorem tej książki, wysłałem do niego naszego magazyniera, czyli Wacka Grzybowskiego, z misją, żeby porozmawiał z ekscelencją i skłonił go do tego, żeby mi pozwolił wydać tę książkę. Wacław się z misji wywiązał znakomicie i oto, proszę Państwa, jest ta książka. Szalenie ważna, dlatego że porusza temat wojny północnej, całkowicie przez historyków ignorowany, niepopularyzowany, nieomawiany, a niezwykle istotny, początek XVIII wieku. My nie rozumiemy, o co chodziło tak naprawdę w walce pomiędzy Stanisławem Leszczyńskim, kreaturą francuską, i Augustem II Sasem i nie rozumiemy, jakie były motywy polityczne kierujące elitami polskimi, dążącymi do Unii Polsko-Saksońskiej. Nie rozumiemy z kilku powodów i te powody ekscelencja biskup Jan Kopiec wyjaśnia już na samym początku. Nie rozumiemy, ponieważ patrzymy na historię XVIII wieku poprzez pryzmat pruski. Co tam patrzymy? Ja patrzę, na tą historię poprzez pryzmat pruski. Ekscelencja biskup Jan Kopiec mówi, że tak nie wolno, że trzeba zmienić to, dlatego że zarówno polityka Saksonii, jak i polityka Polski XVIII-wiecznej, czyli ta cała narracja, która mówi o nocy saskiej, o tym, że jedz, pij i popuszczaj pasa, to jest propaganda pruska. Oczywiście wszyscy wiemy, że obaj Wettynowie nie byli aniołami, tak? Że to byli ludzie zdeprawowani, każdy na swój sposób, tak? Syn trochę mniej od ojca. Natomiast nie możemy też zapominać, że żona drugiego Wettyna, królowa polska, była osobą niezwykle religijną, tak? I Kościół miał w niej prawdziwe oparcie. Natomiast my patrzymy na historię Unii Polsko-Saskiej poprzez pryzmat pruski, a dzisiaj poprzez pryzmat niemiecki. I jeżeli się powraca do Unii Polsko-Saskiej, to tylko w kontekstach, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistymi motywami politycznymi. Czyli takich, że skoro już kiedyś była Unia Polsko-Saska, to może dzisiaj też się sprzęgnimy z Niemcami, to też będzie fajnie. Tak? Nie będzie, bo o co innego chodzi. O co dokładnie biskup Jan Kopiec nam tutaj wyjaśnia. Proszę Państwa, to jest jedna warstwa. Druga warstwa. Stolica apostolska znalazła się w poważnym kłopocie. Ponieważ siłą tradycji, no i realizmu politycznego musiała popierać cesarstwo, czyli Habsburgów. Tak? Znajdowała się pod silnym wpływem agentury francuskiej, i papież Klemens, który wtedy zasiadał na stolicy apostolskiej,
był sympatykiem polityki francuskiej. To znacznie komplikowało sprawę w Polsce. Znacznie komplikowało. Proszę Państwa, ten pomysł, żeby zawrzeć Unię z Saksonią i przeciągnąć na stronę katolicką elektora saksońskiego, czyli Augusta II, był pomysłem, który otwierał stolicy apostolskiej pewną furtkę. Otwierał pewną furtkę. Elektor saski, August, zwany potem Augustem II, król Polski, i elektor saski zgodził się przyjąć chrzest w obrządku katolickim. To była szansa na uratowanie działalności misyjnej, uratowanie kościoła na terenie Niemiec południowych i na terenie Rzeczpospolitej, która była pod straszliwym wpływem. Po pierwsze, pustoszona i penetrowana przez armię szwedzką, kokietowana, póki co kokietowana przez Moskwę, tak? Otwierała stolicy apostolskiej też drogę do Moskwy. Teraz trudno ocenić, na ile te rachuby były słuszne. Natomiast słabość państwa moskiewskiego była ciągle widoczna, dlatego że to było jeszcze przed triumfem Piotra, prawda? I nikt nie wiedział, jak to się zakończy. Tak? A zakończyło się, proszę Państwa, tragicznie, bo zakończyło się triumfem Rosjan w bitwie pod Połtawą, gdzie cały szwedzki, jakby to powiedzieć, cała opcja szwedzka, tak? Czyli tak naprawdę opcja francuska na terenie Rzeczpospolitej w Europie Wschodniej, została unieważniona. Tak? Ale Unia Polsko-Saska przetrwała i dawała stolicy apostolskiej szansę na dalsze prowadzenie polityki na terenie Polski. Proszę Państwa, książka pełna nieznanych szczegółów, książka do studiowania, istotna i ważna, napisana przez hierarchę Kościoła, który ma właściwy punkt widzenia i właściwe spojrzenie, a także dociera do źródeł, do których często historycy niezwiązani z Kościołem nie docierają, prawda? Więc proszę Państwa, im więcej księży pisze książki historyczne, tym lepiej. Dlatego, że to zmienia w sposób istotny nasze postrzeganie spraw, ponieważ my patrzymy na historię poprzez pryzmat akademii albo poprzez pryzmat propagandy różnych mocarstw, które piszą tą historię, przepraszam za wrażenie, pod siebie. Tak? Normalnie taka potoczna historia, jaką my uprawiamy, to jest historia pisana przez pryzmat Londynu. Tak? Ale są inne pryzmaty, trochę inaczej wyszlifowane. Ekscelencja biskup Jan Kopiec wskazuje nam jeden z nich, to jest pryzmat pruski. My też jesteśmy od niego uzależnieni. Tutaj mamy coś zupełnie innego i warto z tego narzędzia skorzystać, żeby nie opowiadać głupstw publicznie i nie ekscytować się niepotrzebnie deprawacją domu saskiego. Tak? Bo ja rozumiem, że ten moment jest najbardziej ciekawy. Tak? Poza tym swoje zrobił Józef Ignacy Kraszewski, pisząc Hrabinę Kozel, a potem jeszcze film i serial związany, nakręcony na podstawie tej książki także. O co innego chodziło w Unii Polsko-Saskiej, proszę Państwa? Nie było to przedsięwzięcie rozrywkowo-gospodarcze, ale polityczno-religijne. Polityczno-religijne. Tej wersji trzyma się biskup Jan Kopiec i my musimy ją poważnie brać pod uwagę. Bardzo Państwa zachęcam do przeczytania tej książki ponownie, bo sporo osób ją kupiło i mam nadzieję, że ona będzie stale w naszej ofercie. Mam też nadzieję, że kiedyś uda się ekscelencję biskupa Jana Kopca zaprosić na którąś konferencję. Na razie to się nie udało, ale ja jestem dobrej myśli i wszystko przed nami. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz polecam. Biskup Jan Kopiec między Altranstadtem a Połtawą. Stolica apostolska wobec obsany tronu polskiego w latach 1706-1709. Dziękuję. Do zobaczenia.